Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. I tak, dzisiaj jesteśmy znowu tam, gdzie byliśmy wcześniej, w poprzednim odcinku. Z dwóch pierwszych powodów, czy dwóch prostych powodów. Po pierwsze, dlatego, że wiem już, co źle robiłem. I to nie, że wydaje mi się, tylko dosłownie wiem. Po prostu dosłownie nie mogłem nic znaleźć przez dłuższy czas. Więc błagałem o pomoc, dostałem ją ostatecznie. A druga sprawa, pokonałem Omena, który tam był. A dlatego też mamy nowy przedmiot, lalka Omenu, która pozwala zrobić coś takiego, tylko no, nie udało się teraz tego wypuścić. Bo impy są w stanie nas oczywiście zastagerować w tym ubraniu. Proszę, teraz pokażę. Proszę. Właściwie to trochę skupienia. Skaluje się od wszystkich statystyk mentalnych, czyli wiary i inteligencji. I pokażę to jeszcze raz. Nie działa może najlepiej, ale jest. I tak, dzisiaj zgodnie z tradycją, jako że dalej nie mam odpowiedzi jednoznacznej, jesteśmy znowu jakby uczniami Dejna, czy tymi, którzy będą kontynuować jego dziedzictwo. Jeju, to krwawienie było mocne. Tak czy inaczej, nie przejmujemy się tym runami. No i tak, dlatego też właśnie mamy znowu szatę tego strażnika drzewa i kapelusz Dejna i tę sztukę suchego liścia, czy jak to się tam nazywało. I tak, wiem, że mógłbym się ubrać inaczej, wiem, że mógłbym zostać w tamtej zbroi, ale tak po prostu stwierdziłem, że tak chcę. I tak. Czeka nas dzisiaj właśnie walka z dosyć interesującym minibossem, który może nie będzie stanowił zagrożenia, może będzie bardzo wielkim zagrożeniem. Tak czy inaczej się zobaczy. I teraz pytanie tylko, czy tutaj zmiany mam prawidłowe? A no mam. To w sumie, jak już mam prawidłowy używam tylko złotego skarabeusza, to wypadałoby no, odzyskać rudy, więc nawet nie chciałem tu spadać koniecznie, ale jak już spadłem, to nie będę się kłócił z grą. Trochę tego tu jednak jest. Jeszcze więcej ostatnio traciłem. Więc tak czy inaczej, doszedłem do wniosku, taka pierwsza sprawa jeszcze, że w sumie nieważne, co będę chciał robić, którym buildem będziemy podążać, w którą stronę. No nie. Brawo. Tak czy inaczej, po prostu będziemy musieli rozwijać siłę i zręczność, bo zarówno dama, jak i tutaj te sztuki suchego liścia świetnie się skalują od obu statystyk. Jeśli się daje na wysoką jakość. I ktoś powie, ale przecież wysoka jakość zawsze da ci dobre skalowanie. Otóż nie zawsze. Czasami lepiej iść pod zręczność stricte albo pod siłę stricte. No ale nie tym razem. Tutaj wysoka jakość mi się sprawdzała najlepiej, więc no, po prostu warto będzie podinwestować w obie statystyki, dlatego też stwierdziłem, że już te runy nie będą chomikowane i jak je zdobędę jakieś takie większe sumy, to już będę teraz wydawał na siłę i zręczność. Przy czym priorytetyzować nie wiem, czy będę jakąś statystykę, czy będę porówno rozdawał. Chociaż może powiedzmy, że tak, po prostu do pierwszego soft capa będę rzucał. Który nie pamiętam, czy już teraz 25 czy 30, bo każda gra ma inaczej. Aż szybko nawet zerknę sobie. Więc wybaczcie taki brak profesjonalizmu, ale po prostu chcę sprawdzić szybko informacje. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie widzę. Super. Okej. A to ciekawe. Więc ciekawe, następne soft capy, nieważne co będziemy robić, bo znalazłem to. Bonusów ze zręcznością dopiero na 60. No dobra, powiedzmy, że po prostu będziemy to rozwijać mniej więcej porówno, skoro do 60 to są te soft capy następne. Przy czym nie będę może szedł aż do 60 i tak dalej, może zatrzymam się na jakichś 40. To wie. I tak, zanim to cokolwiek będę robił, to minie długo, bo teraz poziomy są drogie. Ale no, starczy tego. Braku profesjonalizmu. Po prostu wyjdźmy stąd, powróćmy prędzej na prawidłową drogę.
I tak. Ogólnie mówiąc, tak tylko dla wszystkich, którzy też będą szukać tej trasy prawidłowej, dobrze pamiętałem, że tam ta rura była właśnie odpowiedzią na moje problemy. Ale czego nie pamiętałem, to to, jak w niej się poruszać. Ja. Więc wiem, że będziemy musieli tam wrócić. Ale wiem też coś więcej, co trochę ułatwi to. Jeśli chcecie szukać znajdzie, jak i błądzić, jak ja, jest jedno bardzo proste rozwiązanie. I dosłownie, ja je wam pokażę. Nie byłem go świadomy. Dopiero dzięki wspaniałemu znajomemu dało się to zrobić. I cóż, problem jest taki, że powiedziałbym nawet, kto to zrobił, ale niestety nie chcę podawać imiona. Dosłownie... No nie. No nie wierzę, że zginąłem znowu. Ale tak, dosłownie mówiąc, nie pamiętam, jaki on miał nick. Bardzo dziwne. Piszę do siebie na co dzień niby, ale przez to, że piszę do siebie na co dzień i znamy się osobiście już długi czas, to zazwyczaj po imieniu i tak dalej. I tak moim zdaniem powinno być fajniej. To mi nie przeszkadza, ale jeżeli chodzi o to, że naprawdę nie pamiętam, jak on widniał po prostu internetowo, więc... Może, jak sobie przypomnę, to po prostu dam znać, bo fajnie by było. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że to jest ten sam gość, z którym grał kiedyś w Dark Souls. Czy mnie nie chodzi o tego, o którym opowiadałem chyba też niedawno. Nie pamiętam, czy to było na tym, czy się na odcinkach Elden Ringa, czy to było na odcinkach Odziwo Brotato, czy Talenta, czy czego. Czy nawet na tym Dungeon Clawlerze. Ostatnio tyle tego po prostu różnego robię, wykorzystując każdą chwilę, w której mogę, żeby mieć nawet zapasa jakiegoś, że po prostu, no... jeszcze gubię, gdzie, o czym wspominam. Ale tak, ogólnie to właśnie też był taki znajomy od Dark Soulsów. Nie był aż tak może wspaniale bliski, jak ten, o którym mówiłem, że nauczył mnie tak naprawdę Dark Soulsów poniekąd. Dlatego nie kopułem wcześniej drabiny, więc teraz mi kopnę. Ale tak, włazimy do rury. I teraz tak, nie pamiętam, w którym stąd trzeba na początku. Dobrze, polazłem, już widzę. Już widzę, proszę, to jest nasza odpowiedź. Problem w tym, że... Cholera, ja zabłądziłem aż tak, że nigdy tutaj nie byłem. Jezu, jak jestem głupi. Ja teraz już bardziej pamiętam to wszystko. To jest chyba taka sekcja ze szczurami. Tak czy inaczej... Olbrzymi szczur tutaj. Nie boję się szczególnie, bo chyba uda się go... ...zintegrować. A jak nie, to i tak nie ma nic do stracenia. A nie, są bazyliszki. Oczywiście. I nie mówcie, że źle wpadłem i wróciłem. Ta, źle wpadłem i wróciłem. Super. Jak ja kocham takie rzeczy. Co, no właśnie za pokonanie tego mena się dostawało tamtą laleczkę. O, i teraz zginę pewnie jak na złość, oczywiście. Plus jest taki, że przynajmniej znowu będę widział szczurka i... No, ogólnie tu można tak się gubić. Ale ponieważ jak się pójdzie dokładnie za tym szczurkiem... To się trafi tam, gdzieś chce trafić, więc hippie. Ponadto dostałem też jeszcze oświecenia kwestii jednej głupoty, którą robiłem. Nie wiem, z jakim cudem mi się kojarzyło tutaj, że ten, że gdzieś są kajdany na Morgotha. Możecie szykować swojego facepalma. Uwaga, uwaga. Morgoth i Margit. No to sama osoba. Tak. Wielki spoiler. Pewnie co dla niektórych. Dla mnie było takie, jak ja mogłem o tym zapomnieć. Więc kajdany Margita. Tak, tego pierwszego, tego, który się kupował od Pachesa. Są odpowiedzią na problemy.
One pomogą mi pokonać właśnie następnego bossa, czyli Morgotha. Po czym tutaj łaziłem szukając Kaiden na Morgotha. Mając je w kieszeni już od dawna i teraz... To też mi tutaj znowu prowadzi, no... Bez jaj, co... Co ja mam zrobić? Będę sobie przyjąć takie idź za szczurem. To ci pomoże. Teraz bym takie... Polazłem za nim i ciągle każe wracać. Już się cieszę, że będzie dobrze, a jednak nic nie będzie. No i jeszcze tutaj ten dziad jest blisko. Więc będzie ciężko. Ale może spróbujmy w takim wypadku go pokonać. Znowu. Tego razem już na odcinku prawidłowo. A większy zasięg niż myślałem. Ale dobra. Jeśli tak nie poddam... Albo nie, jednak sobie odpuszczę. Byłbym tylko przeszedł jego uderzenia. Kiedy podrabi nie chce wejść? Dobra, jesteśmy już bezpieczni. Możecie się naprawdę teraz wkurzać, załamywać, płakać na moim głupotę czy cokolwiek. Ale niestety tak, no taki jestem. Pewnie jeszcze milion razy nie będzie nam wychodzić, przez co jaki głupi jestem, jak nie potrafię ogarnąć. No ale tak, idziemy dalej. Tym razem unikając tej dziury, bo wiemy, że te dziury prowadzą z powrotem jakby. A, to jest ta sama, którą... To była przy tym szczurku. Dobra, to wiele tłumaczę. Tu jest jakaś kolejna. Ja będę mógł testować też. To chyba jest jedyne wyjście, które tak zostało, ta dziura teraz. Tak myślę. No? Co, w tą dziurę mam wpaść? Tak. Jesteśmy w jakimś nowym miejscu. Mam kwarc 5. O proszę. Cześć. O proszę. Ja tak już się pogubiłem, że po prostu teraz mam takie wow na każdym kroku. Ale chyba trafiliśmy tam, gdzie miałem trafić. Tak czy inaczej, dzięki gościu za podpowiedź. Mam nadzieję, że to będziesz oglądał. Bo tak, no, wypadałoby po prostu, żebyś zobaczył, że naprawdę umiem posłuchać twoich porad i tak dalej. Jeśli nie, to i tak ci pewnie powiem, że znalazłem, że dzięki, że wystarczyło. Oczywiście pochwalę się też tym, że no, że tak nie potrafiłem. Zresztą, jak ten odcinek jest wydany, to już pewnie to usłyszałeś. No nie potrzebuję, to gadam, wszystko i tak dalej. I teraz tak, chcę się tylko sprawdzić. Na razie nic tu nie ma, okej, dobrze. Dobrze. I teraz tak, idziemy tutaj i zaraz chyba będzie ten miniboss, o którym mówiłem? O! Tak, będzie, ale chyba nie kojarzyłem tu wielu rzeczy. Takiego typu. Co zmienia fakt, że idziemy i... Oto i ten wielki, potężny miniboss, o którym wspominałem. Jest to nikt inny jak... wersja demo... Moga. I tak wiem, że nic nie widzicie. No nie, miałem już takie dane wybrane. A przez wersję demo Moga mam na myśli dosłownie, co? Bijemy się tutaj z nim. Z tego to się orientuję... Okej, okay, statystyki ma mniejsze, niższe. Czyli wersja pełna Moga faktycznie jest na dużo późniejszy etap niż to tutaj. Ale podobnie, no, jak już mówiłem. Margit w sumie jest wersją demo Morgotha. Okej, czyli... Tylko dwa razy mogą tego użyć. Trochę zmarnowana, ale szkoda. I właśnie, jak już przy tym jesteśmy, to na chwilę wychodzimy z roli, że tak to nazwę. Tylko czy one miały krowie? Nie tak, miały. I
I dobrze, że miały. Będziemy mogli teraz tego użyć, żeby tutaj wygrać. Pomimo tego, że... No, że nie umiem i że pewnie będę ginął i tak dalej. Ale użyjemy starej techniki, czyli naszych pazurów. Chciałem skończyć z nim, co prawda, ale no. I w ogóle nawet jak się słuchacie, nawet muzyka jest wersją demo muzyki tego moga, którego spotykamy w Pałacu Dynastii Mogwinów. I teraz mam do was wielkie pytanie. Jak to jest, że spotykamy moga w dwóch miejscach? To była najdziwniejsza sytuacja dosłownie, jaką mogłem doświadczyć. I zastanawiacie się, czemu nic nie mówiłem. Czemu dosłownie milczałem, to powiem wam, co by. Przyszli domownicy ze swoim sprawą. Okej, okay, fajnie. Podczas bossa, więc no nie mogę przerwać. To dobra, wyciszę się. Szybko powiedziałem, co miałem powiedzieć. I ta osoba, która przyszła, usiadła se. I se siedziała, przeglądając telefon, tak. Wspaniała sytuacja. Pewnie byli świadomi, że ja tu siedzę, nagrywam i tak dalej. Ale nie, i tak, musieli zrobić po swojemu. Więc wybaczcie naprawdę za to, ale... No, co ja miałem z tym zrobić? Nic się nie dało, no niestety. A teraz skupmy się bardziej na walce i na fakcie, że walczymy z kimś, kto jest już martwy. Więc co z tym tajemnica i jakimś cudem to w ogóle... jest możliwe. A druga tajemnica, czemu go się nie da rozkrwawić? Patrz, no, atakujesz po nami. Wszystko tak jak było. Tamten już by krwawił. Tymczasem ten? No nic, ani kropelki. I to podsyła mi jedną rzecz, o której myślałem już niejednokrotnie. Czy oni nie są w stanie właśnie tworzyć jakichś swoich iluzji czy innych rzeczy, żeby udawać, że gdzieś są? Bo to jest takie dosyć istotne, jeśli chodzi o połączenie Morgotha z Margitem. Tylko to jest też zastanawiające. Jeśli mają taką moc, to jak też potrafią stworzyć jakby życie z niczego? Czym są tak naprawdę omeny? Bo to mamy trochę lore, że to są jakieś
dzieci, które zostały odrzucone, bo się urodziły jakieś tak z czymś a la klątwą i tak dalej, ale no szczegółów nadal nie znamy. Wiemy tylko, że oni są z rodu Mariki. Pamiętam, czy mam jakieś informacje, czy to są jej synowie, Morgoth i Morgoth i właśnie Mog. Wiemy, że chyba są braćmi, ale nic ponad to. No ale tak, jak Morgoth jest tam nadal w stolicy, nawet jeśli jest omenem, stworzył on Margitha w jakiś sposób. Jest to potwierdzone faktem, że kajdany Margitha działają na niego. To jeszcze druga ważna rzecz. Jeśli się nie pokazało, nie pokonało Margitha, za pokonanie Moga dostaje, znaczy jakiego Moga? Za pokonanie Morgotha dostajemy ten worek na talizmany. I uwaga, uwaga, Margitha już nie będzie. To dlatego mnie zastanawia, jak to działa? Czemu Mog tutaj nadal jest? Po zabiciu Moga. Czy prawdziwy Mog tutaj był, a tamto jest jakaś jego iluzja mocy, czy co? Czy to jest jakaś iluzja? A jeśli nawet tak, to jak on to zrobił? Czemu on jest potężniejszy od Morgotha? A jeśli już jest tak potężny, to czemu się tu ukrywa? Czemu jego pałac, jego dynastia jest tak skryty i w ogóle? Ja nie mam pojęcia. Tak wciąż pokonaliśmy go. Szponek Krwawego Płomienia? Tego nie kojarzyłem, że to się dostawało za niego. Ale i tak fajnie. Teraz tak. Łaska Złotego Drzewa plus jeden. Fajna rzecz. Teraz muszę to sprawdzić. Bo to miejsce jest też... A jakby to nie nazwać czymś dosyć interesującym. Zaraz wam pokażę. Ja już mam tego dosyć, znowu mi po prostu przychodzą, gadają o pierdołach. Ale tak czy inaczej. Jesteśmy, siadamy i... No nadal nie ma! Ja to w takim wypadku mam tutaj do was pytanie, co ja robię nie tak? Zamknięte przez Morgotha obdarzonego łaską. Okej. Okay. Tam nie przejdziemy, bo Morgoth blokuje. I dobrze. I dobrze, powiem wam. Ale teraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Ponoć w tym miejscu, jak się siedzi przy miejscu łaski, powinna do nas pogadać Melina. I powiedzieć najprostszą w świecie rzecz. Jeśli szukasz płomienia, to zostaniesz moim wrogiem, ja cię zabiję i w ogóle czy jakieś inne rzeczy, czy jest zupełnie dobre, mimo tego, co tam możemy się dowiedzieć później, bo tu jest płomień ten cały szaleństwa, czegoś tak. Powinniśmy dostać ten dialog. Ja właśnie nie pamiętam, czy siadałem, czy nie, ale w pierwszym sezonie, jak to teraz mogę nazwać, Melina mnie nie ostrzegła. Przez co mnie opuściła i no, było trochę smutno. Tak udało nam się osiągnąć, co mieliśmy osiągnąć. I nawet udało mi się pozbyć potem pomienia szaleństwa, ale... No, niestety. Opuściła nas. Natomiast teraz sprawdzam definitywnie. Nie ma po prostu. Nie ma tego dialogu. Ale skoro nie ma... To powiedzmy, że spróbuję czegoś innego. Gdzie to jest? Ej, nie. A może? Nie, to chyba było... Nie wiem. Może teraz uważasz mi za... I łopa. Dobra, sanktuarium Złotego Drzewa, to będzie to. Ale... I teraz zobaczę. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Nie mówię, że pokonamy teraz Morgotha. Bo to nie uważam, by tak było. Ale najprościej w świecie po prostu pójdę do niego. Tak, pójdziemy do Morgotha. Spróbuję dwa, może trzy razy w tym epizodzie go, no, pobić. Jeśli się nie uda, to ze smutkiem wrócimy do jakichś innych rzeczy. Jeśli się uda natomiast, to po prostu... Po prostu, no, jak to się nazywa? Po prostu
sprawdzę jeszcze raz, czy będę miał jakieś dialogi i tak dalej. A póki co jeszcze pójdziemy właśnie w jedno miejsce, tutaj tą windą. To jest interesujące miejsce. Pierwsze, tu jest takie głupie coś. Proszę. Tylko regresja ujawni i tajemnicę. Mamy tutaj właśnie posąg Radagona. Nie wiem, czy będzie mi się chciał pokazywać, o co tu chodzi, ale jest to ciekawa rzecz. Potrzebna w wątku naszego kapłana i talerzy głowowego zombiaka, tylko nie pamiętam, gdzie go znaleźć, więc nie wiem, czy go znajdę, czy będziemy to robić, czy nie. Tak czy inaczej, idziemy. I no, naprawdę chciałbym wam wytłumaczyć, o co chodzi, pokazać i... Skarabeusz? Tutaj taki? Niewidzialny? O nie. A jeszcze tego brakowało, jakiś tu rycerz tygla łazi. Dobra. Skarabeusz kiedy indziej, czyli niestety tym tygla musimy się zająć. Albo możemy go zignorować, co ja osobiście bym preferował, bo chciałbym pokazać bardzo fajną rzecz, która tutaj jest. A tylko teraz tak, czy to mi się uda? Udało się. Można było też dużo wcześniej to zrobić, to co teraz robię, od razu mówię. Tylko trzeba było być sprytnym, próbować. Ale udało nam się wskoczyć w takie miejsce. Tu mamy bełt i tutaj G coś tam. Nie pamiętam teraz pełnej nazwy, bo to jest trudne. Ale proszę, bełt Grand Saxa. To co tutaj widzicie, to jest legendarna broń. Właśnie po to tu przybyłem. Chciałem wam pokazać też tą broń. Bardzo fajna, bardzo potężna. Teraz jak już tu jesteśmy, przy tym wszystkim muszę znaleźć tylko miejsce, w którym pozwolą mi grzecznie sobie się teleportnąć, bo chcę już iść do Mrygota. Powiem tak, naprawdę możecie już, jak wejdziecie do Leyndell, od razu, przed pokonaniem tego, najprościej mówiąc, echa złotego pamięci tego pierwszego oldeńskiego władcy, możecie bez tego nawet od razu po prostu próbować się tam dostać. Pamiętam, że jakoś to męczyłem i się udało, chyba. Polecam, broń potężna, świetna. I co tu mamy jeszcze? Jakiś zestaw Lionela. Nawet nie wiem, po co mi to, ale mamy. I suknia na łoże śmierci. To jest akurat fajna rzecz, jeśli się nie mylę. Ta suknia, tak z tego, co kojarzę, wiem, i tak dalej, powoduje mi więcej taki efekt, że leczy otaczających nas sojuszników, więc proszę. Mhm. Tak. Mhm. Proszę, taka piękna suknia. I mówiąc szczerze, nazywa się suknią na łożu śmierci. Może teraz się załamać czy coś, ale moim zdaniem to nawet nie wygląda źle na mężczyźnie. Może to ujść z jakiejś szaty i tak dalej. Ale tak czy inaczej, teraz to nie jest istotne. To co jest istotne, to którędy teraz się lazło dalej. Tutaj... Nie, chyba. Mówcie mi, że już nie będę pamiętał, którędy się lazł dalej. Tutaj po korzeniu... Tak, tutaj po korzeniu. Można było wyjść wyżej, tylko... To nie było to chyba... A, do Morgota. To było chyba po jakieś inne pierdoły. Ale co ja tam wiem, nie pamiętam. Okej, to było do Morgota. Teraz pokażę wam najbardziej załamujący design, jaki istnieje. Dlaczego się możecie zastanawiać, czemu najbardziej załamujący? Chodzimy krótką chwilę i okej, niby jest tutaj ten skrytobójca czarnych noży. Mam taką ciekawy zbieg okoliczności. Drugi raz jesteśmy w formie mnicha, kiedy z nim walczymy. Tym razem to nie jest boss, który blokował nam podziemia, a zwykły przeciwnik, od którego pewnie zginę zaraz. No ale tak, reasumując na razie to, o co mi chodziło. O tej to dlaczego, no, to jest takie głupie. Mamy tutaj po prostu kolejne miejsce łaski. Teraz oczywiście go nie mogę aktywować, bo skrytobójca noży zły, niedobry będzie mi tu przeszkadzał. Ale no,
czy inaczej, bez żadnych podstaw, moim zdaniem, większych, mamy po prostu dwa miejsca łaski przy sobie. Czasami to się dzieje tutaj w Eldenie. Dla mnie to jest takie, okej, niech się dzieje, ale nie jest to potrzebne. A i przy okazji to miejsce jeszcze można bardzo łatwo przyrównać do komnaty, nie pamiętam, Guinevere, czegoś tak, z Dark Souls 1. I tak, mam tu błogosławieństwo do tego drzewa, które, przy okazji tak powiem, wspomnę, bo, jeśli nie mylę, jest to jedna z najpotężniejszych już formy magii leczniczej. Więc tak. Ale zanim coś, to teraz musimy przygotować się na starcie z Morgothem. I tak, jako że wiem, że idziemy na Morgotha, co mogę, czy nie? I uwaga, a... Nie, to jest błogosławienie, dobra, czyli to jednak nie leczenie. To wiem, że potrzebuję mocnego leczenia, bo może się przydać na wszelki wielki. To niestety nie jest potrzebne, bo w formie mnicha nie chcę tego używać. Regeneracja, tak. Błyskawica, czemu nie? Barn pomiń, definitywnie. Ogień daje mi siłę, definitywnie. Pozostałych rzeczy nie wiem, czy jest coś ważnego. Nie jestem pewien. Nie pamiętam też, czy on używa jakieś zaklęć i tym podobnych rzeczy. Więc... Niestety, no nic z tym nie zrobię. Jedyne, co to mogę dać, złotą przysięgę, którą będę mógł ubrać, dlatego, że teraz tu wezmę sobie słowa palców, czym dziedzictwo palców, po to, żeby po prostu mieć 5 więcej. No i idziemy. Idziemy do miejsca, które... No, nie ma co ukrywać, mogłoby się wydawać nawet finałem. Złote drzewo. Tu mieliśmy dotrzeć i tutaj dotarliśmy. Nawet mamy sojusznika. Jednego. Jest to Melina. Dlatego, że obiecałem, że tu doprowadzę i przyzwę. W ogóle nie doprowadzę. Dla klimatyczności weźmiemy ją. Czy jest ona wielce przydatna? Nie pamiętam. Chyba nie. Ale... Jak ją wezwę? Mówiłem, że też ma właśnie taki swój nożyk, który płonie jakimś świętym ogniem. Teraz tak czy inaczej, złota przysięga i idziemy spotkać się z Morgothem i Margitem w Sterdach. Ale raz zapomniałem wydać runę na poziomie. What is thy business with these thrones? Godrick the Golden. The twin prodigies, Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth. Last of all kings. O, i się zaczyna. Walka z Margitem na Sterydach, tak jak mówiłem. Chyba zdaję też obrażenie święta, jak teraz myślę. Uuu! Melina, co ty się zrobiła? Co to jest? O proszę! Jednak zna jakieś niezłe triki. Atakuje się świętymi pociskami i tak dalej. Okej. Okay. Chyba oryginalnie jej tu nie wzywałem, może wzywałem, nie pamiętam. Tak czy inaczej, zaskakujesz mnie pozytywnie.
powiem, zwinnością, tym jak potrafisz pięknie atakować. Nie wiem, co ona zrobiła, ale rzuciła jakieś zaklęcie. Ty jej znowu. Skoro rzuciła, to ja sobie odnowię żywotność bestii. Złotą przysięgę też próbuję odnowić, ale tak, żeby ona też mogła dostać. Z tego przydałoby się to błogosławieństwo w sumie, które leczy też ją. A nie pomyślałam, głupi jestem. Tak czy inaczej. Ogniu, daj mi siłę. No i tak, jeśli zastanawiacie się, czemu Margit na stertach jeszcze nadal do tej pory, to... No przykro mi, ale nie wiem, jak was... jak wam to przedstawić, bo to już definitywnie wam pokazuje, że... wykorzystuje techniki takie same jak Margit. Dosłownie robi to wszystko tak samo. Z taką różnicą, że ten tutaj jest szybszy, bardziej agresywny i ma dodatkowe ruchy. A teraz zaczyna się jakby gorsza część tej bitwy. Kiedy się wkurzył, jeszcze dodatkowe utrudnienia będzie zarzucał. To zmienia, że i tak pewnie wygramy. Bo prawda jest jedna. Jedyna. Okej. Okay. Mylina nie żyje, niestety. Bitwę musimy dokończyć już samemu. FPS-y spadają. Jestem w stanie to wyczuć. Nie wiem, czy na nagraniu też, czy nie. O nie, nie, nie. Zaczynają się problemy. Ale ja na to nie pozwolę. Ja tutaj walczę honorowo. Ty natomiast stosujesz różne dziwne triki. Zmienia to jednak faktu, że też mam parę trików. Aport. No, aport. Aport Morgoth. Łap czarne kulki ognia. Tak. Przygotowałem płomień zabójcy bogów, bo chyba tak się to nazywało. Ogólnie mówiąc, w uniwersum. Okej. I zginęłem. Ciekawe. Tak się blisko było. Wiecie co? Blisko było na, powiedzmy, dziedzictwie Dejna, jak ja to nazywałem. Dlatego też spróbujmy tego inaczej. Tego nie będę potrzebował, bo i tak będę w stanie to osiągnąć. I pójdźmy po prostu w zbroi rycerza, żeby mieć trochę lepszą równowagę. I chwyćmy nasz miecz. Dlaczego? Możecie się zastanawiać? Odpowiedź jest bardzo prosta, tylko muszę go odnaleźć. Z czarnym płomieniem powinniśmy sobie dużo lepiej poradzić. A... jak też wiadomo, czarny płomień tylko tutaj, no, nie jest najlepsza opcja. Więc zawsze zamiast tego mogę zrobić coś zdecydowanie lepszego. I jeszcze to. A zamiast tego mogę wziąć błogosławieństwo, które też będzie działać na Melinę. Niestety zwykłe, bo nie mam aż 38. Ale tak, kapelusz Dejna jednak sobie zostawię, bo... no, chociaż trochę dzisiaj chcę... nosić jego dziedzictwo. To jest jedna sprawa, druga, po prostu mi się podoba ten kapelusz. Więc tak, nieważne co, jak, gdzie, kiedy, możecie liczyć na to, żeby ten kapelusz nosił. Dopóki mi się nie znudzi, tak się znowu Melina. I tak, pierwsze co musimy uzyskać, oczywiście runy. A jeśli się nie uda, to trudno. Tak, jeszcze pogodzimy z tym, że z tym jopem. I idziemy. I tutaj ponownie Morgoth. Szkoda, że mi dali drugi raz tej wspaniałej scenki, ale... jestem w stanie zrozumieć, czemu chcieli zaoszczędzić czas na to. Pewnie obawiali się, że tak jak na Margicie, tak i na Morgocie teraz ludzie będą uciekać. I proszę, czarny ogień na mieczyku już robi swoją robotę.
dużo ryzykuje, próbując, o nie. Chciałem życzyć błogosławieństwo, ale zamiast tego zlamiłem, tak czy inaczej, no, rozumiecie, o co chodzi. Tym sposobem jesteśmy w stanie, w teorii, i mówię w teorii, bo wiecie, praktyka to inna sprawa, ale pokonać go zdecydowanie lepiej. Jak mówię, chcę kilka prób zrobić. Tak już udało się znaleźć chyba to, czego szukałem wszystko w tych katakombach. No to stwierdziłem, że chcę dostać odpowiedź, czy ten dialog naprawdę istnieje. Czy to, co wszyscy mi mówią o tych ostrzeżeniach i nawet na YouTubie, gdzieś zobaczyłem, czy to nie jest po prostu może fake. Nie jest tak, że po prostu ktoś to sobie zrobił, żeby teraz ludzie panikowali, że jakimś momentem tego nie dostali i tak dalej. Nie mówię, nie mam pojęcia. I powiedziałbym, że nie chcę wnikać, ale chcę wnikać, bo ja muszę dostać odpowiedź. Tym razem oczywiście nie popełnię tego błędu, nie wezmę pomienia szaleństwa. Bez żadnego płomienia powinniśmy sobie nieźle radzić. Oczywiście musiałem wszarżować idealnie w jego atak. Nie byłbym sam, gdybym tego nie zrobił, ale tak. Nie, po prostu nie umiem. Teraz już naprawdę zaczynam uważać, że ja nie umiem. I tak tutaj lamię, że to już niewytłumaczalne jest jakimkolwiek, czymkolwiek innym niż to, że nie umiem. Może się uda? Uciekła. Oczywiście, że uciekła. Poza zasięg. Jak mogło być inaczej? Ale dobra. Nie przejmujmy się już błogosławieństwami, innymi takimi sprawami. Skupmy się na tym, co jest ważniejsze, czyli na tym, żeby to ugrać. Mówiąc to, znowu zlamiłem. Czemu teraz tak źle idzie? Wcześniej było lepiej. Naprawdę nie wiem, co jest nie tak. Wcześniej sobie radziłem. Podejście numer kolejne. Nawet już nie wiem, która. Więc tak. Klasycznie. Jak za każdym razem. Najpierw runy. Potem próbujemy go unicestwić. Najpierw jak się da. Nawet nie będę się skupiał na tym, żeby zarzucać ten... jak to się nazywa? Czarny ogień. Może być naprawdę świetna okazja. Po prostu skupmy się na tym, żeby on nas... no, nie ubił. Okej. Tak spokojny, że aż kusisz. Okej. Opłaciło się. Dostała, czy nie? Błogosławieństwo? Bo to jest dla mnie bardzo istotne. Chyba dostała. Zresztą i tak bez różnicy, czy dostała, czy nie. Najważniejsze jest to, że udało się po prostu nie paść jeszcze. I teraz tak, ogień, data siłę. I w dwie rączki. Po prostu próbujmy go unicestwić. Najbardziej jak się da. Oczywiście, że musiał deszcz mieczy wywołać. Nie byłby sobą, gdyby tego nie zrobił. W najgorszym dla mnie możliwym momencie. Dobra. Dobra. Okej. Aktywuję tę supermoc.
Więc ja w takim wypadku biorę czarny ogień. Mamy moc. Okej. Dobra. To może być to podejście. Coś czuję. Tylko nie mogę zrobić głupoty. Będzie mówiąc czarny płomień, żeby szybciej to zrobić. I teraz nie popełnię jakiegoś horrendalnego błędu, to chyba to mamy. Okej, czarnym ogniem nie zdążyłem nic zrobić, ale mamy to chyba. Okej, zrobiłem horrendalny błąd prawie. Nie próbujmy już niczego. Po prostu wygrajmy. Udało się. Dobra. Wielki rune Morgotha, wizerunek króla Omenów. Tak. Udało się. Teraz ostatnia rzecz, najważniejsza. Nic więcej tu nie ma. Tak może się wydawać. No nie, naprawdę jest zupełnie inna. Jest tu wejście do wnętrza tego drzewa, do miejsca, w którym jest królowa Marika. Możemy się cieszyć i tak dalej. Tylko że są tu ciernie. To rodzicem wszystkich. Nikt nie może wkroczyć do drzewa. Smutne. Ale prawdziwe. Teraz, jak już jest po wszystkim, chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Tutaj czyżby? O! Faktycznie, tu teraz leży taki normalnych rozmiarów prawie, że umierający, ale jeszcze jest. Ciekawe. Bo to też wziąłem taką plotkę, ale nie wiedziałem, że to prawdziwe. Bardzo, że nie mógł tego powiedzieć wcześniej. Powiedział to wcześniej, to mógł dojść do wszystkiego innego. Nie potrafiłeś tego wytłumaczyć wcześniej. Może by nie doszło do tych wszystkich konfrontacji. Ale niestety. Tak się śmiać możemy. Co nam łaskę tutaj odpalić. Możemy pogadać z Melną. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree. No, prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. O, możemy jeszcze raz pogadać. Nie wiem, czy ona powie teraz o tym, czy coś innego. A czy będzie tylko powtarzać to? Oczywiście, że to zrobimy. Ale nie od razu.
A zanim to jeszcze, to Katedra Zapomniana. To chyba jest to miejsce, o którym myślałem. I teraz nie będzie już tej pieczęci. Zobaczmy, jak teraz tutaj usiądę, czy będzie mnie ostrzegać. Tak, jest nowy dialog, więc chyba to jest prawda. If you intend to claim the frenzied flame, I ask that you cease. It is not to be meddled with. It is chaos, devouring life and thought unending. However ruined this world has become, however mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please, leave the frenzied flame alone. The frenzied flame is not. It is chaos, so please. Okay. Dla mnie to wspaniała zwieść. Turn your runes to strength. Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts. Mamy 5 poziomów, okay. The principles you would follow. W sumie nie wiem. Na pewno musimy rozwinąć te statystyki, ale nie wiem, czy zaczniesz od zręczności, czy od siły. Patrzcie. Tutaj dostajemy 3 punkty. Co poziom? Sile tak samo. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, w co by ty rozdawał. Tak, wiem, że siła ma taką przewagę, że dostaje podwójne na trzymanie obu rąk, więc póki co rozdam tak. Jak mówię, musimy teraz inwestować w te statystyki. Bo potrzebujemy po prostu mieć większą siłę naszych uderzeń. A na ten moment, po tym, kiedy dostałem już zapewnienie, że dialog jest prawdziwy, zakończymy dzisiejszą przygodę. Mam nadzieję, że wam się podobało mimo wszystko, że no nie zrobiłem tego jakoś szczególnie dużo. Jak mówię, oszalały płomień zostawił mi w spokoju, bo nie chcę po prostu go zgarniać. To jest jedna rzecz. A druga... Po prostu nienawidzę tego miejsca. Może tam zajrzymy kiedyś. Jeszcze. Ale nienawidzę tego miejsca i... Jeśli chcecie to zobaczyć i zrozumieć, dlaczego go nienawidzę, polecam pierwszy sezon Elden Ringa. I cóż. To już by było naprawdę na tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.